Dzień dobry wszystkim, dzisiaj sobie będziemy grali Blitza, czyli szybkie turnieje na, powiedzmy, na zwariowanych zasadach. I aktualnie zasady tego turnieju wyglądają następująco. Jedna runda w stylu stójkowym, tylko kopnięcia i tylko waga ciężka, czyli mamy jedną rundę, 3 minuty na to, aby pokonać swojego rywala za pomocą tylko i wyłącznie kopnięć. Nie ma obalania, nie ma klinczowania, nie ma parteru, nie ma też ciosów uderzanych. Z wagi ciężkiej no jest paru gratków, Muhammad Ali, oczywiście Kormir, jest Almeida, jest Arlowski, nawet tutaj fajna wersja, czy Fedor. Ale nie wezmę żadnego z nich, wezmę Jona Jonesa, bo jeżeli to mają być nogi, to wezmę nogi. Wziąłbym Wolkanowskiego, bo Wolkanowski jest bardzo fajny, jeśli chodzi o kopanie, ma świetne middle kicki i fajnie się nim trzyma dystans, ale Wolkanowski nie ma latających kolan, a w bliskim dystansie Jon Jones i jego latające kolana mogą okazać się kluczowe. To jest coś, czym się kieruję i myślę, że to może być fajna opcja. Ja raczej będę szukał też dystansu, będę starał się dystansować swoich rywali, ale te kolana, jeżeli już dojdzie tutaj do pojedynku no, w bliskim kontakcie, no to te kolana mogą być kluczowe, to znaczy wtedy wymienianie pozycji, czy wymienianie też kierunków uderzenia i jakichś tutaj no, konkretnych celów, typu właśnie tułów, korpus i głowa. Myślę, że tych Jonesów na swojej drodze spotkam sporo, ja jestem po lewej oczywiście, mój rywal jest po prawej. Żółwika udało nam się zbić, wychodzę lowem, od razu kontuzja. Fajnie, od razu mu tutaj kontuzję dałem. Latające kolano, jak mówiłem. Proszę bardzo. Myślę, że już jest walka no w bardzo dobrym tym momencie jesteśmy walki. Podcinka. Prowadzimy na punkty. Możemy sobie go jeszcze odrzucić. Jeszcze sobie go odrzucam, będzie musiał skracać dystans. Jest high, luźny. O! Dostałem też. Był strzelony pytajnikiem. Po raz kolejny. Teraz middle kick. I teraz będzie latające kolano. I po walce. Odleciał po latającym kolanie. No tak to wygląda, jeżeli dobrze zaczniesz pojedynek, no to później możesz walczyć właściwie tylko z kontry. Oczywiście tu się pojawiło trochę chaosu, ale już czułem się na tyle pewnie, że pozwoliłem sobie na nieco zabawy. Ale w kolejnych rundach no może być spory problem. Przede wszystkim jestem zdziwiony, że tak dobrze weszło to pierwsze kopnięcie, że ten low kick tak soczyście wszedł i że rywal został już właściwie naruszony i kontuzjowany po pierwszym low kicku. No to jest coś, co ustawia tak naprawdę walkę w pewnym sensie, bo już musisz bronić później dolnych partii mocniej, już to poruszanie się jest inne. No inaczej się walczy, przede wszystkim też na takich zasadach, jak masz naruszoną nogę, a możesz tylko kopać podczas ataku, nic innego więcej nie możesz robić, także no tutaj faktycznie no mogło być to problematyczne dla rywala. Czy uda mi się wygrać ten turniej? No będzie ciężko na pewno, będzie ciężko, będzie bardzo trudno. Jak dotrę do trzeciej rundy, bo trzecia runda to jest taki plan minimum, no to będzie fajnie. A jeżeli nie, no to trudno. Natomiast wydaje mi się, że ta trzecia runda jest do zrobienia. Chyba że serwery się wypieprzą i padną na plecy, tak jak teraz. Jak widzicie. Coś się spieprzyło i teraz podejrzewam, że jak będę chciał... To jest właśnie ta gra. To jest właśnie, kurde, ta gra. I może być tak, że jak wyjdę, to na przykład uzna mi to za porażkę. Coś się zlagowało i... Electronic Arts po prostu, jak zawsze, kurwa, niezawodni. Dziękuję wam EA, jesteście najlepsi. No i tak jak podejrzewałem... niestety uznano mi to jako porażkę, więc no cóż, no cóż, EA po prostu tak sobie radzi, nie wiem, z graczami, którzy aspirują do tego, żeby coś wygrać w tej grze. Fajnie. Nie no, po prostu tak już zupełnie serio. To jest, no to jest wkurzające, nie? Ja nie wiem jak jest w FIFA, bo ja w Ultimate'a nie gram za bardzo. FIFA gram zazwyczaj co roku offline. Trochę pogram online, ale zawsze gram jednak na koniec końców offline. Natomiast no grywam w UFC. No i po prostu to się nie zmienia od UFC 3. No to jest coś bardzo nie tak, wydaje mi się. I mam wrażenie, że nie widać światełka w tunelu. Ja jestem oczywiście po lewej stronie. Zobaczymy co mi przeciwnik pokaże. Dobrze się zablokował, tutaj obronił. Na samym początku. Dobry front. Jest middle. Kolano. Przed low. A, niezły front kolego, niezły front. Dobra. A, spieprzyłem tego low kicka. Ale midle wchodzą. Midle są bardzo spoko tutaj. No to podcięcie, do żadnego knockdownu nie było. To było też słabe z mojej strony. No troszeczkę szachy teraz. Low. Middle kick, no trzeba punktować. Bo tu się może okazać... O kurde. Tu się może okazać, słuchajcie, że to będzie na punkty, jeszcze lagi są. Najlepsze serwery na świecie. Electronic Arts. Błąd! O, też kiepskie to było. Jeszcze jeden middle. Trafiony. No, na punkty. Ten pojedynek był na punkty, na pewno wygra Jon Jones, tylko który. Skipuję to po prostu, bo no, dalej nie wiem który. Mamy zwycięstwo. No byłem jednak mimo wszystko minimalnie lepszy, to ogłuszenie wpadło, jakiś uraz u rywala. Więc spoko, ale nie jestem zadowolony z tego pojedynku. Ten poszedł nam zdecydowanie gorzej, no nie ma co ukrywać. Ale niestety, takie sytuacje się zdarzają. Niestety, bo EA po prostu, no nie pozwala, Moglibyśmy być już dawno na kolejnym etapie, ale no trzeba jechać od początku, bo po prostu ekran ładowania, jak widzieliście, się skasztanił. No trudno, to tylko gra, ale wiem, że jak ktoś z was tryharduje, ja nie, bo ja, no ja po prostu nie jestem dobry w tę grę, mimo wszystko. No to gdzieś tam sobie daje na wstrzymanie, ale wiem, że jeżeli ktoś tryharduje i skilluje tę grę, to takie rzeczy, takie sytuacje to może być turbo wkurwiające, jak generalnie w grach online, ale naprawdę jeśli chodzi o EA i grę UFC, no to jest ciężko. Aleksandr Volkov tutaj bardzo dobrą opcją będzie skrócenie dystansu, ponieważ na większym dystansie, tutaj na Volkov będzie niebezpieczny. Udało się świetnie. Dobra. Ja mogę bronić brzucha, bo on nie ma wysokich kolan. I to już jest win. Słuchajcie, Volkov nie jest w stanie się obronić w małym dystansie. Mogę bronić cały czas brzucha i on nie jest w stanie nic zrobić. Będę skracał dystans. A ja sobie zmieniam pozycję. Raz górne, raz dolne. No niestety. Powinien mnie frontkickiem odpychać od siebie. Ale widać, że nie wie jak to zrobić, a powinien właśnie szukać tej opcji. On już wie, że przegrał i wyszedł z tego turnieju. No zły dobór kolego, zły dobór. To nie jest dobry wybór i też powinieneś właśnie tych frontkicków na brzuchu więcej używać, żeby mnie sobie dystansować. No niestety, ale to są takie niuanse, których jak się nie znam, to później może być problem. No jeżeli nie masz, jeżeli walczymy tylko na kopnięcia i jeżeli nie masz latającego kolana, no to w zwarciu takim jak teraz właściwie facet nie może nic zrobić, bo skoro nie potrafi odpychać frontem, no to jedyną jego bronią jest wtedy kolano na brzuch, a ja o tym wiem i właściwie cały czas trzymam gardę na brzuch i nie jest w stanie mi nic zrobić, bo ja sobie tylko zmieniam u niego raz na brzuch, raz na głowę to kolano. Także no, sytuacja wtedy jest bez wyjścia. Jeszcze jak był do siatki dociśnięty, no to jak sami widzieliście, nie da się po prostu nic zrobić w takiej sytuacji i taki Volkov jest skazany na pożarcie, a gracz na wkurwienie. Dobrze, runda trzecia, czyli właściwie runda, którą sobie założyłem na początku. Ok, kolejny Jon Jones. Ja się spodziewałem oczywiście tego. Nie lubię walczyć, jak jest ten sam zawodnik po jednej i drugiej stronie, no bo to gdzieś tam odbiera tutaj realizmowi, ale no trudno. Low. A, sprytnie. Sprytnie. Chyba się nie spodziewał tego, że kolanem wypłacę mu na początku. No zobaczmy, zobaczmy, co wykombinuje. Okej. Froncik doszedł. Na punkty już to wygląda bardzo solidnie. Duży błąd, kolego, duży błąd. I middle. I front. I czekamy, i czekamy. Zobaczymy, co zrobi. Mogę mu posłać lowa, jeszcze zapunktujemy sobie. No to jest spoko. To jest gdzieś tam spoko. Gość kombinuje tutaj różnie. Różne kombinacje. Fajnie. A, no tak. Ale to sobie pomógł sobie w sumie ręką. Nie wiem, czy to powinno być uznane. No, chyba nie. No i jak to teraz będzie wyglądać? Macha łokciem. Brzydkie te kombinacje są. Dwa razy middle. Dobra. Dostał on. I znowu to samo. O kurczę. Koniec. No wydaje mi się, że mimo wszystko wygrałem. To chyba był knockdown po mojej stronie. Był knockdown po mojej stronie z tego co... Tak, no jest zwycięstwo. Także tutaj punktowo no było po prostu lepiej. Czy mi się wydaje, czy... Dwa razy walczyłem z tym samym gościem. Jak to jest w ogóle możliwe? To było DZ Power coś. O co chodzi? A może on też? Nie. No tak. Jak to jest możliwe, że my walczyliśmy... Teraz sobie dopiero to uświadomiłem. Jak to jest możliwe, że my walczyliśmy dwa razy z rzędu? Ej, to jest dziwne. Bo on by przecież musiał zacząć od początku. Nie rozumiem. Coś tutaj było... Coś tu było dziwnego. No to jest EA. Okej, no dobra. Mamy rundę czwartą, także spoko. 3 walki wygrane. Właściwie to 4, no ale... Tam się turniej wysypał. Jak pewnie... Znaczy no jak widzieliście na samym początku. No nic. No nie byłem zadowolony też z tego ostatniego pojedynku, bo tutaj popełniłem parę błędów stykowych, niepotrzebnych. Gdzieś tam jak dobrze zacznę, to później też mi się trochę nonszalancja wkrada i nie trzymam już tak gardy ciasno i odsłaniam tą mordę i potem mogę się łatwo nadziać na jakiegoś fronta czy inne kopnięcie. Gość spoko kombinował z tym double kickiem. No ale zabrakło, no bo wyrwał jednak ten knockdown, który troszeczkę ustawił też tę walkę i też musiał iść do przodu. Chyba na początku też udało się dobrze zablokować kopnięcie na nogę. Coś mi się wydaje, coś mi się tak kojarzy i on też chyba jakiś uraz tam złapał, więc to też już było gdzieś tam no zapisane w tym pojedynku. Także no od początku miał problemy i potem musiał gonić tak naprawdę punktowo. Czas się kurczył, to jest tylko jedna runda, 3 minuty, także tego czasu nie jest za wiele. No ale wszyscy walczą na takich zasadach w tym turnieju, także nie ma co się tutaj zamartwiać, drogi graczu, drodzy gracze. Jeżeli wam nie idzie, nie rage'ujcie, po prostu grajcie do końca. Może się nauczycie czegoś nowego, zobaczycie, podpatrzycie od swojego rywala jakieś tutaj ruchy, wyhaczycie, jakieś kombinacje, rozwiązania, zmiany taktyczne. No jakby tych opcji jest wiele, także naprawdę warto nie rage'ować, tylko powalczyć do końca. Poza tym, po co te raidy, skoro to tylko gra, nic w życiu waszym nie zmieni. No Jon Jones, same Jonesy, no ale nie mogę tego hejtować, bo ja sam gram Jonesa. Wytłumaczyłem swój wybór, dlaczego tak się stało. Dobra, zaczynamy lowem. No i wyrwałem już fronta na początku. Okej. No gość idzie bardzo mocno. Ale spokojnie. Spokojnie, moi drodzy. Już jest knockdown. Dobra. Już jest tutaj kolejne ogłuszenie. Okej. Dobra. Jest deska od typa. I jest kolejny knockdown. Bliżej, bliżej. Okej. Jest kolejny knockdown. I knockout. Gość spamował tym frontem po prostu, więc trzeba było to wyczaić, pozbierać się, jest zwycięstwo. Okej, no gość po prostu tym frontem, który jak jesteś blisko przeciwnika zamienia się w kolano, no on tylko jednym ruchem po prostu walczył. I w ten sposób dotarł do czwartej rundy, to się zdarza. No brzydka walka, ale najważniejsze, że jest zwycięstwo. Takie walki też trzeba przepychać. Początek kiepski, ale nie ma co panikować w takich sytuacjach, bo jak widzicie, można wyjść ze wszystkiego, po prostu trzeba być cierpliwym. Trzeba spokojnie tutaj realizować swój plan, obserwować zawodnika, który jest sterowany przez przeciwnika z kolei. No i patrzeć właśnie, patrzeć na jego ruchy, na to, co wyczynia w klatce, co się tutaj dzieje. I jak zobaczycie u niego powtarzalność, no to łatwo można to później skontrować. Gam! Fajnie. Przynajmniej nie jest to ten sam zawodnik. No dobra, tutaj trzeba uważać na co? Na kopnięcia oczywiście, bo wszyscy kopiemy. Żółwik będzie zbity. Dobra. Jest low. Punkty. Skracamy dystans i knockdown. No i teraz mam bardzo dobrą sytuację, bo są minuta za nami. Zdecydowanie prowadzę. Bo wydaje mi się, że jeżeli kole... Masz, no właśnie. Właśnie to chciałem powiedzieć, nie byłem pewien, czy ma. A ma. A ma. O kurde, byłem blisko naprawdę fajnego fronta. Ale no nie udało się. Co teraz? Zamarkujemy. No i teraz chciałem drugi raz zamarkować i mi się to zemściło. Dobra. O, nie trafiłem, a dobrze się właśnie bym wstrzelił. Jeśli chodzi o timing. No niestety. Niestety to może być porażka. Z tego co widzę, a szkoda. To może być porażka na punkt. Obawiam się, że to będzie porażka. Ale Jones się cieszy. To dziwne. Jednogłośnie. Jednak wygrywam. Na punkty. Coś przeoczyłem, bo w tym ferworze walki mogłem zapomnieć, że miałem jakieś lepsze staty, ale wydawało mi się, że mogę to jednak, kurde, przegrać. No jestem ciekaw statystyk. 5. runda, półfinał, więc dotarliśmy do finału w tym turnieju, fajnie. Ale muszę zobaczyć punktację. Okej. Ogłuszenia 2-1, remis w knockdownach po jednym, znaczących trafień on miał jedno więcej, ja wszystkich trafień miałem więcej. No wyrównane starcie. Ale można powiedzieć, że no on znaczących trafień miał o jedno więcej, ale mimo wszystko ja wszystkich trafień miałem więcej i jedno ogłuszenie więcej, więc minimalnie faktycznie wygrałem na punkty. No to jest ciekawe, bo było to bardzo, bardzo bliskie starcie, bardzo fajne. No i co? No i tym sposobem dotarliśmy do finału turnieju Jonem Jonesem w kopnięciach w wadze ciężkiej. Zobaczymy, czy uda się to tutaj wygrać, czy ten turniej jest do wygrania. Oczywiście finały rządzą się swoimi prawami, więc się nie zdziwię, jak w pierwszej minucie dostanę KO. Mam nadzieję, że nie. Nastawiam się na to, że będę walczył z gościem, który gra Jonem Jonesem. No chyba, że będzie Volkov. No jak będzie Volkov, no to jesteśmy w domu. Jak będzie Volkov, no to ja tylko skracam dystans i już mamy zwycięstwo. Ale obawiam się, że jednak będzie to Gun albo Jones. Właśnie z tym Gunem to mnie, no nie byłem pewien, czy on ma latające kolano. Ja też właśnie w pewnym momencie skróciłem ten dystans i mnie zaskoczył tym latającym kolanem i ja wtedy no potężnie wyrwałem i trzeba było szybko się otrząsnąć i wrócić do pojedynku. Co się ostatecznie udało, ale no faktycznie gdyby tego latającego kolana nie było, no to gdzieś ten pojedynek raczej byłby do jednej bramki. No ale to już jest tylko gdybanie, bo ostatecznie pojedynek był bardzo wyrównany i fajny. No i przede wszystkim fajny dlatego, że finał tego pojedynku był spoko i okazał się zwycięski dla nas. A przed nami finał, no właśnie, turnieju. Mamy już rywala, zakładam, że to będzie Jones. I uwaga. Oczywiście, że tak. Rywal też gra Jonem Jonesem. No nie możemy się obrażać, bo tu wszyscy grają Jonesami. Z różnych powodów. Dobra, nie ma żółwika. Zaczynamy sobie low kickiem, żeby zapunktować już w pierwszej minucie. Jest ok. Wyrwałem. Była podcinka. No i dostał kolano. Lowy wchodzą. Teraz można frontem. Jeszcze low. Front. Noga złamana. No jak wygram low kickami w finale, to będzie śmiesznie. Naprawdę. No byłoby mega śmiesznie. Kolego, ty przegrywasz, jest minuta do końca. Ja mogę sobie ciebie odrzucać. No ale widzę, że nie ma woli walki w ogóle u mojego przeciwnika. Nie bardzo wiem dlaczego. Jakby się poddał już. No i po walce. Na punkty mamy zwycięstwo, wygrywamy turniej. Bardzo słaby ten finał. Bardzo słaby ten finał. Powiem szczerze, zawiódł mnie mój przeciwnik. Może go zaskoczyłem low kickami, może się nie spodziewał low kicków, no ale z drugiej strony tutaj... No nie wiem. To są kopnięcia, więc... Można się było spodziewać, że będę kopał, prawda? Tak, moi drodzy, się wygrywa turniej, mimo że EA próbowała nam przeszkodzić. Ostatecznie nie przeszkodziło. Wygrywamy ten turniej cholerny. No i fajnie, fajnie. Ostateczny triumf. Jest zwycięstwo. Polecam ten tryb. Polecam tutaj grywać sobie właśnie 10-8 w ogóle. No tak, no. Zasłużone 10-8. Polecam sobie grywać ten tryb, bo tutaj naprawdę te turnieje się zmieniają. W sensie zmieniają się zasady. No teraz były tylko kopnięcia, ale już na przykład kolejny turniej to będzie... Zaraz sobie po prostu sprawdzimy. Minuta na wygraną, będzie 1 minuta i 1 runda w stylu turniejowym. Czyli po prostu chyba full MMA, ale możecie mnie poprawić, czyli waga kogucia. 1 minuta w MMA, czyli po prostu obalasz typa jak najszybciej i kontrolujesz w parterze przez minutę i przechodzisz do kolejnej rundy. Takie są też opcje, takie są warianty. To tyle ode mnie. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za wysłuchanie. I słyszymy się niebawem w odcinkach z UFC 5 i z innych gier na kanale. Śledźcie, bo gier jest coraz więcej i tego się trzymamy. I wy też się trzymajcie. No, to na razie. Hej.